Państwo, Pan Zbigniew już dotarł, także lada chwila tutaj przyjdzie. Witamy Was serdecznie. Ja nie będę nic mówił, bo głównym bohaterem jest kto inny, także jego posłuchamy już za chwilę. Dzień dobry Państwu. Bardzo Państwa przepraszam za spóźnienie, ale ta Marysia o nawigacji w moim samochodzie doprowadziła mnie w drugi koniec miasta. Przepraszam bardzo. Do końca dnia będziemy czekać. Proszę Państwa, Zbigniew Stonoga ma zamiar powołać do życia partię polityczną. Och, ja to dzisiaj przepraszam. I cóż chciałby w ramach tej partii robić? Ano przede wszystkim dekomunizacja. Dekomunizacja i jeszcze raz dekomunizacja. Część z Państwa był facet. Oni to wszyscy mówili, że dekomunizacja. Przez 25 lat nikt tego nie zrobił. I dzisiaj przecież już nikt z komunistów nie ma realnego wpływu na władzę, nie ma realnego wpływu na to, co się dzieje. Nic podobnego. Oni wciąż mają się dobrze i mają realny wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Zobaczmy, kto dzisiaj jest szefem prywatnych szpitali, kto jest szefem agencji ochrony, kto jest szefem porządnej, znaczącej firmy. To wszystko byli członkowie KC PZPR. To jest punkt wejścia do czegokolwiek w Polsce. Pozbycie się z przestrzeni publicznej tych ludzi. Bez tego nie da się w Polsce zrobić niczego. Nie da się dokonać żadnych zmian. Więc dekomunizacja, proszę Państwa, to jest rzecz, o której będę zawsze wielokrotnie mówił i się powtarzał, jak mantrę będę to powtarzał. Dlatego, że to są ludzie, którzy niszczą ten kraj. W naszej przestrzeni publicznej ich obecność paraliżuje. Ona nie pozwala się rozwijać i nie pozwoli się rozwinąć tego państwa. Druga rzecz to wprowadzenie wreszcie odpowiedzialności za decyzje, błędne decyzje funkcjonariuszy publicznych, bo częstokroć mamy do czynienia z sytuacją, w wyniku której ktoś nas pozbawia wolności albo rujnuje nasze przedsiębiorstwo, mijają lata, zostajemy uniewinnieni, okazuje się, że wnioski zawarte pokontrolne też były chybione, a człowiek zostaje sam. Nikt go nie przeprosi, nikt za nic mu nie zapłaci i częstokroć, tak jak to miało miejsce w moim wypadku, trzeba proszę Państwa, wyłączyć sobie kulturę osobistą i zwrócić na siebie uwagę, zwrócić uwagę na swój problem. To nie jest tak, że ja wychodzę w tym całym Facebooku i jedyne co potrafię to przekleństwa słuchać. I trochę mi wstyd z tego, że te przekleństwa stosuję, ale one działają. One po prostu działają. Przecież nikt nie chciał się zająć sprawą wyniesienia kasacji, sprawą tego, że nielegalnie jestem zupełnie w więzieniu, do momentu, kiedy nie użyłem bardzo wulgarnych słów i nie wysłałem pisma do ministra sprawiedliwości. Pismo było mocne, bo dwa dni później mi zarzuty postawiono. Więc przepraszam Was za to, że to musicie oglądać, ale jak widać, to po prostu to działa, to dociera. Wielu z Państwa być może założyło taką hipotezę, że Zbigniew Stonoga przy okazji tego przecieku akt śledztw, nie wiem, chciał sobie zrobić popularność. To też nie o to chodzi. Jeśli mamy merytoryczny materiał w aktach tamtej sprawy, z treści którego wynika, że określone osoby popełniły przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i nic się nie dzieje, no to trzeba było zrobić coś takiego i podjąć takie ryzyko, żeby opinia publiczna dowiedziała się, jak wygląda takie śledztwo od środka. No jeśli Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski, jeden jako już nie prezydent i drugi jako były premier, mówią do siebie, choć złożymy fałszywe zeznania w sprawie więzień CIA i później to się faktycznie dzieje i jest to utrwalone na tych nagraniach z Sowy i zweryfikowane procesowo, bo przecież w sprawie tych
nagrań wypowiadał się ubiegły, no to mamy podstawy formalno-prawne do postawienia zarzutów. To się nie dzieje, tak? Proszę Państwa, ja dzisiaj przyjechałem tutaj, bo mam nadzieję, że i we Wrocławiu uda mi się jakieś struktury stworzyć. Zapraszam Państwa do tworzenia tego ruchu. Nie pójdzie z nami nic znane. Nie pójdzie z nami ani jedna gęba polityczna. Od szczebla powiatu poprzez województwo, skończywszy na parlamencie. Nie pójdzie z nami nic znane. Nie ma miejsca w tym, co chcę stworzyć dla ludzi związanych z jakąkolwiek partią polityczną. Bo chcemy wyłączyć prawdopodobieństwo zarzucania, że rozbijam jakąś tam prawicę. Tylko gdzie w Polsce jest prawica? Widzicie gdzieś w Polsce na salonach politycznych prawicę? Teraz nie ma, bo PiS jest... W życiu się nie spodziewałem, że nie atakuje mnie SLD za taśmy, nie atakuje mnie Platforma, atakuje mnie PiS. I cała ta tak zwana prawica. To jest bardzo dziwna sytuacja. Proszę Państwa, więc wprowadzenie kolejnym punktem, założenie programowym jest wyeliminowanie jakichkolwiek immunitetów. Ja nie widzę potrzeby, żeby sędzia, prokurator, poseł mieli immunitety. Jesteśmy na sali rozpraw, na przykład w sądzie, czy jesteśmy w Sejmie, gdy rzecz dzieje się w naszym parlamencie. No nie wiem, ktoś uderza posła. Jest cały szereg i cała gama zabezpieczeń prawnych, prawnokarnych, cywilnoprawnych w stosunku do osób funkcjonariuszy publicznych i nie ma powodu, żeby poseł, sędzia, prokurator czy ktokolwiek inny miał mieć immunitet. Konstytucja jasno stanowi, iż jesteśmy wszyscy wobec prawa równi, więc te immunitety, one mimo wszystko są korupcjogenne i one pozwalają tym ludzi i utrzymują ich przekonanie, że ich działania są po prostu bezkarne. Tak być dalej nie powinno, stąd ten punkt w moich założeniach programowych. Kolejną rzeczą zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu postępowania kontrolnego, które może trwać we wszystkich instancjach kontrolnych maksymalnie pół roku. Czyli wdrożenie w życie takiego narzędzia prawnego, żeby urzędy, które nas kontrolują, nieważne, że to jest skarbowy, czy to są inne instytucje uprawnione do kontroli, nie mogły dłużej naszych firm prześladować niż pół roku. To jest wystarczający okres czasu, żeby taką kontrolę przeprowadzić i wydać stosowne decyzje, na przykład podatkowe. Piątym punktem tego, co chcę zmienić, to jest likwidacja bazy BIK w części w stosunku do dłużników, którzy nie mają większego długu niż 500 zł. Częstokroć człowiek młody gdzieś tam się myli, czegoś nie zapłaci i on jest wyeliminowany już z życia publicznego, z życia gospodarczego, bo dzisiaj to życie nie mamy co się oszukiwać, no jest oparte trochę na tych różnych kredytach i paczkach finansowania naszego życia, bo większość z nas korzysta z różnych kredytów. I teraz człowiek młody gdzieś tam przez głupotę wziął telefon, nie opłacił go i on jest spychany na siłę do szarej strefy. No bo jeśli on nie dostanie kredytu, a chce żyć, nie wiem, chce kupić mieszkanie, to w jakiś sposób tej pracy poszukuje i wcześniej czy później schodzi na drogę szemranych interesów. No bo jeśli nie może tych pieniędzy z legalnego systemu bankowego uzyskać, no to szuka. Więc taka zmiana, żeby ludzie młodzi na progu życia nie byli wyeliminowani z systemu bankowego. Proszę Państwa, punkt szósty w tym moim programie to jest zlikwidowanie NFZ-u i zastąpienie go lokalnymi kasami chorych. O co chodzi w tej sprawie? Samo administrowanie NFZ-em są ogromne koszty, natomiast my, pacjenci, no nie czujemy w żaden sposób tej opieki medycznej, za którą płacimy. Gdyby w miejscach naszego zamieszkania przypisać nasze pieniądze, tą część zdrowotną i przesłać je na potworzone subkonta przy szpitalach specjalistycznych, przychodniach i przychodniach specjalistycznych właściwych dla miejsca naszego zamieszkania, to ta opieka zdrowotna byłaby dużo skuteczniejsza i tańsza mimo wszystko, bardziej dostępna, a o to nam najbardziej chodzi, bo spróbujmy dzisiaj z NFZ-u pójść leczyć się stomatologicznie, no to jest dramat, więc przypisanie naszych pieniędzy, tej części
składki zdrowotnej do subkont utworzonych w naszych lokalnych placówkach służby zdrowia. Proszę Państwa, kolejnym punktem to jest zrównanie emerytur esbeckich do emerytów każdego Polaka. To nie może być tak, że ktoś, kto służył tamtemu systemowi, częstokroć bił ludzi, prześladował, a nawet i zabijał w ramach przesłuchań i skutków tych przesłuchań, on nie może brać dzisiaj 7 czy 10 tysięcy złotych emerytury. No. No w imię czego? No, raz jeszcze powiadam, konstytucja stanowi, wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Więc dlaczego nasze matki czy nasi dziadkowie mają żyć za 700 zł, a SB bierze sobie dychę? I takich SB-ków w Warszawie, tam gdzie mieszkam, to rano jak się idzie na śniadanie, to w tych najdroższych hotelach, jeśli chodzi o ludzi starszych, to właśnie siedzi SB, ja sobie zajada się na ranko za 700 zł. No co tam, nie? Proszę Państwa, natychmiastowa, kolejnym punktem, założeniem programowym, to jest natychmiastowa likwidacja Straży Miejskiej, kontroli skarbowej i CBA i wdrożenie tego w ramach nowo powstałych departamentów policji. To jest kolejna raz identyczna sytuacja jak z NFZ-em. Nie musimy mieć tych służb w Polsce nastu. Przecież to można powołać departamenty policji, więc administracja jest dużo tańsza, mniej to społeczeństwo kosztuje, a służba jest lepiej zawiadywana, bo z jednego punktu jest bardziej skuteczna. Już nie wiadomo, komu płacić mandaty. No, to każdy z Państwa pewnie mandat żeś dostał. Już mamy mandaty z ITD, z policji, ze Straży Miejskiej i z wielu innych instytucji. Nie wiadomo, komu płacić. Więc jeśli my to wszystko organizujemy, jeśli my za to wszystko płacimy z naszych podatków, to nie jest potrzebne, żeby było tyle tworów mundurowych, których utrzymanie, nawet mówię poprzez administrowanie, kosztuje no, setki milionów złotych. No. Straż Miejska w skali całej Polski to są w ogóle kwoty, które się nie mieszczą na normalnym kalkulatorze. Tak? Proszę Państwa, taka jeszcze zmiana, bo dużo ludzi młodych mówi, panie Stonoga, a jak tam z tą trawą? Coś pan nam pomoże? No już taki jeden był, co pomagał zalegalizować marihuanę i nic z tego nie wyszło, ale ja tak naprawdę uważam, że to nie jest multiważny na dzisiaj temat społeczny, na tyle ważny, żeby jak gdyby przenosić całość naszego zainteresowania na kwestię legalności posiadania i palenia marihuany. Uważam bowiem, że fajniejszym rozwiązaniem w tej sprawie byłaby zmiana przepisów prawa karnego polegająca na tym, że w stosunku do osoby, którą łapiemy z niewielką ilością marihuany, wszczynamy oczywiście postępowanie karne, ale jej warunkowo obligatoryjnie zawieszamy. I jeśli taka osoba w okresie próby kolejnego półrocza czy roku raz jeszcze chce zapalić, no to już ma pełną świadomość tego, że zostanie poddana ocenie sądu i ukarana. W Polsce w ogóle uważam, że kwestia narkotyków nie jest tak poważnym problemem, by ten problem przenosić jak gdyby jako najważniejszy albo jeden z ważniejszych na przestrzeń debaty publicznej. Proszę Państwa, kolejnym punktem to jest zwolnienie z obowiązku podatkowego w stosunku do osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą, osoby fizycznej, studentów oraz młodych małżeństw na okres 5 lat od daty rozpoczęcia działalności. To jest bardzo ważna, wbrew pozorom, i niezbyt kosztowna dla Państwa rzecz. Dlaczego niezbyt kosztowna? Dlaczego my mamy płacić podatki, a ktoś, kto rozpoczyna działalność czy zakłada rodzinę, ma tych podatków przez 5 lat nie płacić? Ale dlatego, że większość podmiotów gospodarczych, których powstaje zawiązywanych przez ludzi młodych, czy to jako działalność gospodarcza osoby fizycznej, czy też jako spółka prawa handlowego, no te firmy istnieją 2, 3, 4 miesiące i się wykładają. Bo ci ludzie jeszcze nie zdążą niczego dobrze zorganizować, zarabiają pierwsze pieniądze, chcieliby się rozwijać, no ale te podatki powodują, że te firmy, zazwyczaj te firmy nowo powstające, bardzo szybko padają. Więc taka zmiana też leży w polu mego zainteresowania. Ja dzisiaj będę chciał mówić maksymalnie mało,
bo tak do końca nie wiedzieliśmy, czy to spotkanie się odbędzie, bo większość wrocławskich uczelni no tego typu miejsca mówiła, jak usłyszeli z tego, nie, Stonogi nie chcemy tutaj. Więc to spotkanie miało być odwołane, no ale udało się. Ja będę chciał Cię Państwa prosić o pytania, jakie macie. Postaram się odpowiedzieć na każdą z nich i zapraszam też później po spotkanie do wpisywania się na nasze listy. I kto jest zainteresowany współpracą w tworzeniu tych naszych struktur, są z nami, są ze mną przedstawiciele, którzy się włączyli w to moje działanie i tutaj będziemy z nimi chcieli z Państwem porozmawiać i być może umówić już spotkania takie organizacyjne. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Nie? No. Są, tylko trzeba przemyśleć. Pan jest. Może zanieść pan. Ja będę. Ale to ja mam takie pytanie a propos urzędów skarbowych i urzędników, którzy na przykład jak my popełnimy jakiś błąd i gdzieś uciekają nasze pieniądze w urzędzie skarbowym, to jesteśmy od razu zgłoszeni do tego urzędu skarbowego. Nie wiem, musimy pisać pisma, oddawać jakieś pieniądze i tak dalej. Natomiast jak urzędnik zrujnuje jakiegoś przedsiębiorcę, to nie odpowiada za to niczym, a państwo wysyła pisemko, to damy panu odszkodowanie. Tylko czemu te odszkodowanie ma być na przykład z mojego podatku? Co w związku z tym pan wyproponował? To znaczy, może nie dość precyzyjnie się wypowiedziałem przed chwilą, ale ta moja propozycja to chodzi o wprowadzenie odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych ich własnym majątkiem. Ich własnym majątkiem. Co to za odpowiedzialność, gdybyśmy mieli płacić ludziom odszkodowania z majątku państwowego? To niczego by nie zmieniło. Nie. Oni czują się bezkarni. Jeśli taki urzędnik będzie wydawał w przyszłości jakąś decyzję, na przykład podatkową, obarczoną z góry błędem celowym, to musi mieć świadomość, że my po prostu wejdziemy mu na jego prywatny majątek i wtedy nie będzie tyle, a jakie odszkodowania w Polsce wypłacono? Pan Pluska 5 tysięcy, przecież dobrze na mnie nie trafiło, bo te 5 tysięcy ten sędzia to by zjeść musiał na tej sali rozpraw. Jakby mi dał odszkodowanie. Bardzo proszę. Dzień dobry, Cezary Gody z tej strony. Chciałbym się spytać, bo jeszcze jakiś czas temu mówił pan, że po prostu da pan pieniądze, jeżeli nasi antysystemowcy się zjednoczą, da pan pieniądze i nie będzie pan się mieszał w politykę. Teraz mówi pan, że będzie miał pan partię polityczną i mam pytanie odnośnie tego, jeżeli pan się dostanie do Sejmu, czy będzie pan w stanie połączyć się z panem Kukizem, który na pewno dostanie duże poparcie w tym roku, znaczy w przyszłych wyborach? Proszę pana, więc nie komentuję w żaden sposób kwestii Pawła Kukiza, bo nie komentuję. Nie, ktoś mi będzie zarzucał, że go wspomagam albo że mu przeszkadzam, także temat tabu na razie. Zobaczymy po wyborach, jak to wyjdzie. Natomiast ludzie rozumieją część tych moich różnych zapowiedzi tak czasami jak chcą. No jeśli ja mówię, chodźcie, rzucimy się na samochód, bo tam dziecku nogę, skradziono samochód, no to po 3 godzinach na rachunku tym moim znajduje się tam paręnaście tysięcy złotych. Więc skoro ja mówię, wrzucę wam 4 miliony i idźcie, ja nie będę niczego organizował, no to miałem na myśli moje pieniądze na tyle, na ile mogę, na ile mnie stać płacić, na ile prawo to pozwala. Przecież też tajemnicą Policzynela, że poprosiłbym swoją rodzinę, żeby każdy te stawki powpłacał. Nic takiego. Palikot studentów zatrudnił do tego. Ja bym rozdał rodzinę, bo Stonoga ma dużą rodzinę. Wie pan, no nie można na obecnym etapie niczego przesądzać i niczego łączyć, bo nic nie istnieje. No jak państwo odbieracie to, że idzie facet, pokazuje patologię sądowniczą, patologię prokuratorską, wywala kawę na ławę i nikt się nie skupia nad istotą tego zagadnienia, tylko mówi, to jest to noga, oszust pedofil, na rowerze piany jeździ, nie? Więc wiecie, jaki to jest dramat przeżywać raz jeszcze pedofila? Czy wy wiecie, co to jest być podejrzanym, oskarżonym o pedofilię, mając rodzinę, mając swój światopogląd, mając doświadczenie i dorobek życiowy? Nie ten materialny, tylko trochę inny. To jest dramat. I wychodzi taka prawicowa dziennikarka Kania i przedstawia to wszystko tak, jakby się wczoraj stało. Wiecie, jak ja się czułem? Przecież to mi matkę zabiło. Z kim ja mam się łączyć? Z Telewizją Republika? Z Rachoniem?
To są nienormalni ludzie. To są ludzie, którzy są chorzy, proszę pana, to są ludzie chorzy z nienawiści. I trudno będzie się z nimi łączyć. A ja też, wie pan, bardzo jestem ciekawy wyników wyborczych. I myśmy się zapalili, Paweł Kukiz 20%. Nie miałem go nie komentować. Ale to było głosowanie personalne, to raz. Dwa. Ten elektorat... Wynik tego głosowania jest obarczony ogromnym błędem. Dlatego, że ktoś nie poszedł, nie zagłosował na Dudę, bo z PiS-u, drugi nie na Bronka, a trzeci nie poszedł w ogóle. No ale ci, którzy poszli, wcale nie muszą oznaczać elektoratu Pawła Kukiza za te 20%. Ja myślę, że jak jest 8, to jest dobrze. Proszę bardzo. Dzień dobry, Patryk tutaj z Głogowa. Chciałem może tutaj z nas wszystkich imieniem podziękować panu, że tak pan tutaj tu rozmawia, bo rok temu jakieś były komplikacje, pamiętam, i jakoś się nie udało. Ale dobrze, że pan jest tutaj. Dziękujemy wszyscy. Dziękuję. Znaczy, że jestem żadnym antysemitą, to chciałem poruszyć właśnie temat żydowskich odszkodowań, bo teraz cała Polska płaci na przykład 100 euro miesięcznie odszkodowań Żydom. Tusk powinien, tak mi się wydaje, stanąć przed Trybunałem Stanu, ponieważ dokonał tego jakby za plecami. I chciałem się zapytać, jak się pan tutaj ustosunkuje do żydowskich roszczeń. Ponieważ, jak dobrze wszyscy wiemy, żeby być w rządzie, ja nie nazywam tego rządu, bo to jest Polska Języczna Administracja, zwana potocznie polskim nierządem. I chciałem się zapytać właśnie, jak do tego tutaj się odnieść, bo Putin, nie Putin, tylko... Dobra, może... Okej. Okay. To jest bardzo długi temat rzeka. Mhm. Proszę państwa, gdybym miał wypowiedzieć się wprost na to pytanie, a nie zamierzam państwa kłamać, to nowe zarzuty by mi postawili, więc się wprost nie wypowiem. Nie, nie jestem antysemitą, ale my żyjemy w państwie zarządzanym administracyjnie przez rząd, który w żaden sposób nie dba o interesy swojej ojczyzny. No jeśli my skupiamy się na tym i pod pręgierzem nacisków różnych publikacji z całej Europy i z dnia na dzień uchwalamy przepisy prawa, które nakładają na nas obowiązek płacenia odszkodowań, czy to Żydom, nieważne komu, to jest, proszę państwa, chore. Jakie odszkodowań? Za co? Za nasze kamienice, a wasze ulice, a waszymi łbami będziemy trotuary wykładać? Za to im płacimy? Że do Polaków tak mówili przed wojną i tak z Polakami robili? Szkoda, że nie ma z nami tutaj ludzi starszych, takich 80 i starszych, bo oni by nam opowiedzieli, co było w Łodzi, co było w Warszawie, co było we Wrocławiu. Natomiast nie widzę żadnych podstaw prawnych, żeby Polska chodziła po całym świecie i cały czas wszystkich przepraszała. Dlaczego przepraszamy za Holokaust? Jaki nasz udział w Holokauście? Myśmy się przyzwyczaili do tego i nie ma komu na arenie międzynarodowej tego powiedzieć. Kto z państwa kiedyś słyszał żart w Niemczech na przykład, że Polacy to złodzieje? Jaki żart związany z naszym rzekomym złodziejskim sposobem bycia? Słyszeliście kiedyś? Chodźcie do nas jedźcie do Polski na urlop, wasze auto już tam jest. Taki był żart, któryś wiele lat w Niemczech był znany. No ale nie ma komu na świecie powiedzieć, słuchajcie Niemcy, no my jak ten Polak powiedzie coś wam ukradnie nawet, to my troszeczkę swojego odbieramy. No bo przecież wyście nas tego uczyli, jesteście największymi złodziejami w dziejach świata. Okradliście cały naród, no cały glob. Więc i to samo, czy to będzie Żyd, czy to będzie jakiekolwiek kwestie odszkodowawcze, my wciąż nie dbamy o swoje interesy. My teraz myślimy nad prywatyzacją lasów po to, żeby schować, żeby ukryć przed społeczeństwem to, że gdyby trzeba było wypłacić te odszkodowania z bieżącego budżetu, to ten budżet w ogóle by się nie zamknął i trzeba było każdorazowo parlament z kogo by niezwiązany rozwiązywać, bo nie dałoby się zapiąć tego budżetu. A tak sprywatyzujemy lasy, wiewiórki do zoo, niedźwiadki też, lasy wiadomo w jakie ręce i jest po temacie i nam w budżet to nie wejdzie. No więc to o to, proszę państwa, chodzi. Bardzo łatwo jest społeczeństwem manipulować, bardzo łatwo jest nas gdzieś tam zganiać na boczny tor, bo jak się pojawia człowiek, który ma coś do powiedzenia albo usiłuje wymóc na siłach państwa uzyskanie odpowiedzi, to taki człowiek jest albo wariatem, albo stonogą, nie? Pan
agentem, panie Zbyszku. No przecież, proszę państwa, kto z państwa miał przyjemność poznać pana profesora Michalkiewicza? Słyszeć go kiedyś na żywo? Przecież z tego, co ja wiem, z relacji ludzi, to jest wspaniały człowiek. I staje człowiek, dla wielu ludzi jest autorytetem i mówi, mnie się tam ten stonoga nie podoba. On mi się kojarzy z takim, jak tam przychodził do nas i krzyczał podczas stanu wojennego. Takie tutaj wznosił okrzyki, a się okazało, że był agentem. I tak też kojarzę stonogę. No przecież ja rozumiem, co ten facet powiedział, tylko ludzie. W 81 roku to ja 7 lat miałem. I to boli, bo ten przekaz jest bardzo czytelny. On jest bardzo czytelny. I to jest znowu nawiązanie do pańskiego pytania, jak się tu, z kim się łączyć, no. Wejść w chór nienawistników. Poczekaj chwilę, proszę cię, bo wszyscy też by chcieli słyszeć. Dzień dobry, chciałbym wiedzieć, jak pan się odnosi do słów pana Wojciecha Sułmińskiego, bo nie ukrywam, no, to są, bo ja powiem, bardzo się identyfikuję z panem tutaj, koledzy, i od dawna już pana śledzę, no i nie ukrywam też również, że przeczytałem tą książkę pana Wojciecha. Przekazałem ją mama dalej w pracy, także ludzie znają książkę, znają pana. Teraz konflikt jest interesów, prawda? Bo tutaj pan Zbyszek, tutaj pan Wojciech, wszyscy, prawda, w jedną stronę idą, a tutaj nagle takie słowa. Tak, to nie jest kwestia samego pana Sumlińskiego, którego nie znam, a z którym kontaktowałem się chyba ze 2 razy telefonicznie wiele miesięcy temu, jak zaczynałem tą swoją krucjatę. I to jest Ipy Sumliński, i Kania, i ekipa telewizji Republika. Ten chór jest widoczny, on idzie w jednej linii i pyta pan, jak ja się odniosę. Wojciech Sumliński zadzwonił do mnie, nie ja do niego teraz, zadzwonił nie do mnie, tylko do pana Marcina Roli, takiego dziennikarza z Warszawy, i poprosił o to, żeby Rola zorganizował konferencję taką na żywo, która będzie online transmitowana, na której pan Sumliński przyjdzie i wyjaśni mi, dlaczego tak powiedział. Bo pan Sumliński już twierdzi, że jego wypowiedź zmanipulowano. No tak. Tak, że zmanipulowano. I teraz ja dostaję od państwa bardzo dużo też maili, i dzień, dwa temu dostałem maila z zapisem spotkania pana Sumlińskiego w Londynie sprzed kilku dni. No pan Sumliński ludziom tam w Londynie opowiada, no myśmy się tak trochę umówili, że będziemy stonoga atakowali, bo nie wiadomo, kto on jest. Ja opublikuję tego nagrania, tylko nie chcę opublikować 10 minut, bo powie ktoś właśnie, że wycięta, a on jest ponad godzinę. Ja je dostałem i mam nadzieję, że sami to zrozumiecie. Że sami to państwo zrozumieją i wyprowadzą wnioski z tego. Proszę państwa, ja was bardzo proszę. I to nie jest takie, wie pan, tutaj spotkanie opowieści, żeby tłum klaskał. Jak kiedyś wyjdzie, że stonoga miał jakiekolwiek związki z jakimikolwiek służbami specjalnymi, złapcie mi i żeby tak nie poskładał dobry chirurg. No. Złapcie mnie, bo nie mam sobie nic do zarzucenia. W 89 roku ja miałem 15 lat. Powiem szczerze, ja panu wierzę. W 89 roku miałem 15 lat. Pytanie, czy pan wie, jak ważna będzie ta debata dla nas, bo powiem szczerze, tak jak mówiłem, identyfikujemy się z panem i teraz dla nas to będzie ważna debata, bo znam dużo ludzi, którzy stoją po środku i sugerują się tymi słowami. To są, powiedzmy tak jak pan tutaj twierdzi, to są słowa nic nieznaczące. Ja wierzę. To pytanie, żeby przekonać tych ludzi, którzy... Jeśli ja kogoś oskarżam... Publicznie jeszcze to mówię tak. Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski w restauracji Sowa omawiali treść złożonych później fałszywych zeznań w przedmiocie bytu więzień CIA. I za pół roku w innym postępowaniu słuchani jako świadkowie złożyli te fałszywe zeznania. A zatem są kłamcami i powinni zostać ukarani. Nikt do mnie wprost nie powiedział, pan jest stonoga, pan jest agentem. W roku 2009 współpracował pan z pułkownikiem Kowalskim do roku tam 2011. Mini, przecież są zarzuty, tylko nie wiadomo o co. To jest stary chwyt taki PR-owy. I wiecie państwo, cholera, czy u nas nie jest tak, że ta nasza prawica jest prawicą lewicy?
bo ja nie rozumiem tego stanu rzeczy. Czy wy macie świadomość, jakie ja poniosłem teraz ryzyko, idąc w stronę tych akt? A to nie koniec sprawy akt, ona się dopiero rozpocznie w niedzielę, jak opublikuję to, co mam. Państwo pierwsi we Wrocławiu, nigdzie o tym nie pisałem, nie mówiłem, Państwo pierwsi we Wrocławiu usłyszycie teraz to, że ta sprawa była prywatną prowokacją Zbigniewa Stonogi, żeby ta prowokacja doprowadziła mnie do tego, kto stoi za aferą podsłuchową, kto stoi za ujawnieniem Stonoze tych materiałów i co chciał osiągnąć. Jak zobaczycie co, oni pomniki będą mi stawiać. A jeszcze jedno, jakbyś do samochodu poszedł, bo ludzie nie będą wierzyli, uwaga. O 10 w nocy przyjeżdżają po stonogę do domu, nie? I wiozą na przesłuchanie. Na przesłuchaniu 10 minut. Wychodzę, no wiadomo co było powiedziane. Wobec pana podejrzanego Zbigniewa Stonogi zastosowano środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny, etc., prawda? Bo społeczeństwo musi to usłyszeć, że jakiś tam Stonoga w ramach prewencji został w pewnym sensie ukarany. No oczywiście są środki zapobiegawcze wskazane w przepisach KPK, ale zastosowano, nie? Jak myślicie, kiedy uchylone te środki zostały? Wczoraj. Już uchylili, nie? Także na weekendzik do Berlina. To zobaczcie Państwo, jaki jest materiał do mam nadzieję, że nie dla wszystkich, zachowuję się i wyglądam jak idiota. Czy Państwo uważacie, że ja nie chciałem, żeby mnie na tym przyłapano? Ja chciałem, żeby mnie na tym przyłapano. No, mam wideo, które też kiedyś opublikuję, bo teraz nie będziemy robili sobie żartów na tym Facebooku, bo oni idzie coraz poważniej. No ale myśmy wzięli laptopa z tym internetem przenośnym, tam taka altanka koło mojego domu stoi 200 metrów, taka stara w Aladzesie. To wszystkie, ta policja nawet do tej altanki tam pojechali. Ja mówię, pan, halo, tu mieszkam, chodźcie tutaj. Także ja z nich robiłem od początku. Zobaczycie, wiecie, czemu służyła moja prowokacja? Ja chciałem zobaczyć, który dziennikarz pracuje ze służbami. Wiem już dzisiaj. Najwięcej ich jest w tabloidach. Normalnych funkcjonariuszy, których znamy jako dziennikarz śledczy, on wcale nie jest dziennikarzem śledczym. On jest funkcjuszem od lat. No. Dałem czas, bo przecież znam się z kilkoma naczelnymi. Dałem czas, przesunąłem tę publikację, żeby przyznał się i sam odszedł z redakcji różnych tam dzienników. Albo powiedział, że to nieprawda. No i no żaden z nich się nie przyznał. No to redakcje będą ich po prostu wyrzucali z pracy, tak? Bo weryfikacja takiego człowieka jest bardzo łatwa, wbrew pozorom, bardzo łatwa. Bo jeśli mówię, tak jak powiedziałem, że twój dziennikarz, Sławek, jest agentem służb specjalnych i donosi o tobie, no to każdy może tak oczekiwać. Mówię, a on mówi, ale jakie na to dowody? Mówię, słuchaj, lubisz jeść dużo bananów, wyrzucacie żółty kosz na śmieci, macie w domu żółty kosz na śmieci, nie pijesz wódki, lubisz whisky. On o tobie wszystko powiedział. Gdzie masz pieprzyki, gdzie masz na ciele znaki szczególne? To nie jest donoszenie przez nich o tym, co robi redakcja. Nie tylko to. To również przekazywanie takich informacji o człowieku, że można je było gdzieś w ramach akcji specjalnej wykorzystać. Ktoś mi pani z tego, pan jest chory, a co ma pieprzyk na brzuchu do rzeczy? No tak, no bo jakby oskarżyć o pedofilię, czy o jakieś seksualne sprawy, widziałam go nago, on ma pieprzyk w okolicach, tam wzgórka łonowego, tak? Więc jest to wbrew pozorom istotna informacja o człowieku. I zobaczycie, co będzie z afery taśmowej. Ja im dam aferę taśmową. Proszę bardzo. Słyszę. Czyli nie słuchaliście mnie od początku.
No to proszę wybaczyć, że na pytanie odpowiem pytaniem. Mówię o dekomunizacji. Jak pan myśli, ile zazwyczaj lat mają komendanci policji lokalnej? Zazwyczaj są to ludzie, którzy rozpoczynali pracę w policji w tamtych czasach. Zazwyczaj tak jest. Nie wszystkie przypadki, ale w większości. I teraz, jeśli trafi się przyzwoity policjant w szeregach policji, a takich jest multum, i on chce coś zrobić, żeby wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom, jak te prezentowane przez pana w tym pytaniu, to on jest zgaszony. Mamy Kamila Całka, tak? Jest z nami. Jest zgaszony. Więc oczywiście, że tak, no jestem żywo zainteresowany tym, żeby również i w policji, w tych służbach, w każdej dziedzinie, w każdej służbie mundurowej, w każdej służbie kontrolnej, która ma z nami na co dzień kontakt z różnych powodów, żeby to się zmieniło. Państwo też widzieliście tą sytuację wyrzucenia tego policjanta z jednej z oddziałów mojej firmy. No, ja wiem, że to jest ocenne, fajne, śmieszne, ale nie znacie okoliczności, jak gdyby motywów mego działania. No ja na co dzień, razem z, proszę wybaczyć za słowo, bandą warszawskich adwokatów, prowadzę kancelarię, w której powołaliśmy, adwokacką, w której powołaliśmy Departament Bezpłatnej Pomocy Funkcjonariuszom Służb Mundurowych, bo ten funkcjonariusz służby mundurowej, jak służy i wykonuje posłuszne polecenia, czasami łamiące prawo, to on jest dobrym policjantem. Ale nagle po 10, 15, 20 latach służby zostaje wyrzucony, bo go nie wiem, ktokolwiek o cokolwiek pomówi i wtedy on już staje po drugiej stronie barykady. On całe życie służył państwu i zostaje sam. I ten policjant, który wjechał do mnie na plac, to jest... Ja w roku 2014, jeśli chodzi o policję warszawską, miałem 67 uniewinnień, 14 przywróceń do służby. I pomagam im, pomagałem im. Robię to od czasu, kiedy wyszedłem z więzienia. Bo ja zostałem sam, nie byłem funkcjonariuszem służb mundurowych, ale ja służąc Polsce, ściągając pieniądze na rzecz Skarbu Państwa od dłużników Koloseum, zostałem sam. I nie miałbym w życiu tych problemów, które miałem, bo przecież to, te zarzuty, te wszystkie moje sprawy, to było prewencyjne zniszczenie człowieka. Jeśli pan uważa, że to zmieni Zbigniew Stonoga, wchodząc do Sejmu na poziomie 5%, a to i tak jest marzenie, to jest pan w błędzie. Zbigniew Stonoga, jak wejdzie do Sejmu na poziomie 5%, co podkreślam, byłoby sukcesem niebywałym, organizując się na 3 miesiące przed wyborami, to będzie sukces, jakiego Europa nie widziała, parlamentarny, ale nie, Zbigniew Stonoga niczego nie zmieni. Pół punktu, który dziś przeczytał, nie zmieni. Ale czy wierzycie w to, że Stonoga z ludźmi tam w środku w parlamencie i stosowanie podobnych praktyk jak te w życiu publicznym, czy to nie będzie już początek czegoś nowego? Bat w środku, konfident Stonoga w układzie sejmowym. No przecież mielibyście relacje lepsze niż z TVP3, tak? Z TVP Info, bo wiedzielibyście wszystko ode mnie. Więc ja tak zupełnie poważnie na to odpowiem. Proszę pana, jeśli moje ugrupowanie, przyszłe ugrupowanie znajdzie się w parlamencie, bo przecież ja posłem nie będę startował, bo przecież jestem karany, 13 razy, 11 za znieważenia i znowu nie rozumiecie, Trwały te postępowania karne wobec mnie i dochodziły te, które doszły na etap postępowania sądowego, wchodzę na salę rozpraw, patrzę na sędzinę, sędziego, jedna, druga, trzecia rozprawa, widzę, że coś nie gra w tej sprawie, że wnioski dowodowe są oddalane, każde, jakie by nie były. I tak dalej. Więc składam wniosek o wyłączenie takiego sędziego od rozpoznawania mojej sprawy. Znowu taki wniosek upada. No to bardzo przepraszam, panie sędzie, czy panu ktoś mówi, że pan jest pip? Następnie zawiadomienie sam na siebie do prokuratury o znieważeniu funkcjusza. Po postawieniu mi zarzutu taki funkcjusz jest pokrzywdzony i z mocy ustawy musiałby być wyłączony od rozpoznawania mojej sprawy. I to jest koszt. I to jest koszt 11 skazań za znieważenia, jedno skazanie za tą fakturę, 1999, 103 zł, taksówka. No dobrze, że w 410, nie, że Urlich von Ingen mi konia użyczył czy coś, nie? I można zobaczyć, i to jest kolejny dowód na to, że to państwo działa, jako państwo, jest państwem represyjnym, bo czy jest ktoś na sali, kto zna prawo karne procesowe, może jest prawnikiem? Nie ma nikogo? A, pan doktor prawa jest z nami. No, proszę państwa, nie wdając się w kwestię winy lub niewinności,
postępowaniu karnym jednym z celi postępowania jest karanie i resocjalizacja człowieka. Ale kara jest wówczas tylko skuteczna, kiedy jest szybko wymierzona. Więc zakładając nawet, że strona jest w tej konkretnej sprawie winny, to po 16 latach nikogo się nie skazuje na karę bezwzględną pozbawienia wolności. Po 16 lat temu stonoga nie miał dzieci, czy tam miał małe jeszcze, nie był taki czy owaki. Po 16 latach skazanie kogoś na bezwzględną karę pozbawienia wolności, to było samo w sobie niesprawiedliwe. Cele nie zostały osiągnięte w tej sprawie. A nawet pokazano, że jak trzeba, to można dowolnie żonglować tym prawem. Więc tak to wygląda. No. Proszę bardzo. Tak? Sekundka, mikrofon. Momencik, mikrofon już dostarczam. Mogę sobie zadać pytanie. Jakie jest Pana stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie i co uważa Pan, że jak Polska powinna się ustosunkować do tego? Czy powinniśmy zachować neutralność, czy jednak podjąć jakieś działania w kierunku tam stabilizacji tego rzekomej? I jeszcze jedno pytanie, co sądzi Pan o amerykańskiej broni na naszym terenie i o ich bazach tutaj na terenie Polski? Czy powinny być, czy jednak nie powinniśmy wyrażać na to zgody? Proszę Państwa, Szanowny Panie, lubię powtarzać takie zdanie, że nie ma w życiu niezapłaconych rachunków. Były kiedyś bandy UPA. Ukraina, jak Pan pamięta, jedna z pierwszych państw, które bardzo ochoczo współpracowało z Hitlerem. Co mnie obchodzi Ukraina? Ja tu mam swój Majdan. Ja tu mam swój Majdan. Majdan pogardy dla człowieka. Majdan ludzi, którzy odbierają sobie życie, nie mając żadnego sposobu na dalsze życie. Majdan zabierania ludziom dzieci z powodu tego, że nie mają pieniędzy, albo są grubi, albo chudzi, mądrzy, albo głupi. Tu mamy Majdan. Po co nam Ukraina? Absolutnie bezwzględnie zachowanie jak gdyby tego tematu na boku. Co mnie obchodzi Ukraina? My powinniśmy się skupić jako państwo nad polepszeniem relacji dyplomatycznych, a przede wszystkim gospodarczych z całą ścianą wschodnią, a nie klepanie w telewizji, jak cały czas nienawidzimy Putina. Ja też Putina nienawidzę, bo pamiętam historię Polski, ale nie tak, żeby włączać się w chór europejski. I co uważa się, że dzisiaj Europa by nam pomogła, że NATO by nam pomogło dzisiaj? Byłoby tak, jak było poprzednio, no. Byłoby tak, jak Ribbentrop-Mołotow nam pokazał, jak wszystko fajnie wyglądało. Także absolutnie nie. Jeśli chodzi o wojska amerykańskie, nie wiem, może wprowadzą prawo, że Polak, jak zobaczy Amerykanina, powinien go w Polsce w dupę całować. Absolutnie nie. Po co to nam? My powinniśmy się, proszę Państwa, my mieszkamy w takim miejscu Europy, że my powinniśmy się skupić w Polsce nad wykorzystaniem tego faktu, nad wykorzystaniem tranzytu, skupić się na budowie dróg po to, żeby na nich zarabiać, bo już jeśli chodzi o gospodarkę, to już by umarli dawno. Co my mamy? Kopalnie jeszcze zostały, których technologia pochodzi z ubiegłego wieku. No co my mamy w Polsce? Gdzie mamy duży zakład jakiś? Była huta mała, pana w Ozimku, ciężka stalowa, huta pokój serwis, huta Lukini w Warszawie. My nie mamy niczego. Więc po co się prężymy? Absolutnie nie interesować się konfliktem ukraińskim, a tym bardziej nie pozwalać montować u nas żadnej tam broni amerykańskiej. Tarcza nam jest potrzebna, nam ktoś pomoże. Po to w Polsce ktoś postawi jeden pocisk, by Polska faktycznie była zabezpieczona. Czy 100 pocisków? Pan w to wierzy. Oni tak nas szanują, nas własny rząd nie szanuje. My się nie potrafimy w Polsce szanować, bo tak zagrali na nas, że nam przetrącili kręgosłup moralny. Na początku w Katyniu, później te elity się tworzyły, studiowały. Były różne nauki, wiecie jakie były studia, nie? Startowałeś w piątek wieczorem pociągiem do Moskwy, za dwa tygodnie wracałeś i byłeś już magister prawa, nie? Albo magister ekonomii. Także nie, absolutnie nie. Ja jestem bardzo ogromnym przeciwnikiem wchodzenia komukolwiek, nie powiem już drugi raz gdzie. No. Bo wizy już, za niedługo to Zimbabwe nie będzie miało wiz do Stanów, a Polska dalej będzie miała. Panie Zbigniew, jeżeli można, Janusz Zagórski z NTV, to jest niezależna telewizja, ale proszę nie być niezależną, co prawie dziennie w Polsce komentuje też pana historię.
i też bym się poczuć za to dostanie. Pierwsze pytanie dotyczy pana takiej jakby strategicznej myśli, misji, bo czy pan bardziej widzi siebie w rozwalaniu tego patologicznego systemu, czy też jako człowiek, który potrafiłby troszkę zintegrować te różne osoby, które mają program dla Polski, tak? Mówię, program zupełnie nowy. To jest jedno pytanie. Wiem, że to trudno w krótkiej chwili odpowiedzieć. Drugie dotyczy takich fundamentalnych rozwiązań ustrojowych. Czy postawiłby pan na radykalne rozwiązania ustrojowe, zmiana konstytucji w kierunku demokracji bezpośredniej, a więc obligatoryjne referenda, bardzo mocny mandat dla zwykłych obywateli? I trzecia kwestia. W jakim zakresie jest pan otwarty na radykalną zmianę, jeśli chodzi o ustrój gospodarczo-finansowy, a przede wszystkim kwestie ustaw bankowych, roli bankokracji, lichwy, możliwości jakiegoś radykalnego ograniczenia tego procederu, który de facto nie tylko zniszczył Polskę, ale w konsekwencji zadłużając zniszczył prawie cały świat. Wiem, że to są pytania na szerszą debatę, ale tak chociaż parę zdań. Dziękuję. Dziękuję. Ja zacznę od końca, bo zapamiętałem. Proszę wybaczyć. Proszę pana, jak mądry przestępca, jakiś trochę bardziej rozgarnięty, chce przemycać narkotyki, to zapakuje je, nie wiem, do butelki, rozpuści je w wodzie i mówi, że to jest woda do picia. I wychodzi, że złapali go jednak, to są rozpuszczone narkotyki. I ponosi konsekwencje karne. Prawo już w Polsce penalizujące przestępstwo lichwy mamy. Mamy. No więc jeśli bank udziela nam kredytu, nie bierze już lichwiarskich prowizji i odsetek, ale ubezpiecza nas, należy nas ubezpieczyć i chowa to pod przykrywką ubezpieczenia kredytu, pod przykrywką ubezpieczenia naszego życia, zdrowia, to dalej to jest lichwa, taka sama jak te rozpuszczone narkotyki w butelce. I musi się znaleźć na tyle dużo osób, które wyjawią, pokażą no, na swoich własnych przykładach, że tak w stosunku do nich zadziałano, na chwilę do stonogi, napisać zbiorowe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i zacząć coś robić, bo jak my będziemy siedzieli i nam jest fajnie w sumie, nie? No każdy ma tą kartę kredytową, każdy wieczorem sobie fajną tam plazmę puści w domu, czy z biednych, czy bogatych. Auto dzisiaj ma też każdy z nas, droższe, tańsze, ale mamy. No i jakoś żyjemy, nie? No ale ja was chcę zachęcić do tego, żebyście wstali z kolan. Nie bójcie się państwo upominać o to, by Polska wywiązywała się z obowiązku wobec was. To tytułem takiej pobieżnej odpowiedzi na ostatnie pana pytanie. Proszę pana, demokracja bezpośrednia jak najbardziej, ale jowy nie. Dlatego, że jeśli by teraz w tym stanie rzeczy dopuścilibyśmy do jobów, to wie pan, kto rządzi, nie? Dwie partie i czarno-biało i koniec, już nie pozbylibyśmy się ich z polskiej przestrzeni politycznej. Także nie, ale wpływ społeczeństwa, wybieram dzisiaj posła i ten poseł jak tylko wlazł tam do tego parlamentu, to od razu już zniknął i widzimy go tylko na kacu, jak wychodzi ze sobra znowu. Oczywiście, że powinniśmy mieć wpływ na to, by takiego posła odwołać, no, chociażby pod postacią prawną referenda w tym przedmiocie. Także tak to widzę. Ale tak jak pan słusznie zauważył, na taką wypowiedź trzeba się przygotować. Ja na tych spotkaniach zazwyczaj nie kłamię, bo to jest tak, że tego spotkania miało nie być. No i zadzwonił Kamil, mówi, nie ma spotkania. No to ja sobie weekend rozpocząłem, nie? Ale jak już rozpocząłem weekend, to mi Kamil zadzwonił, że będzie spotkanie, nie? Także ja dzisiaj jestem ostro zmęczony, proszę pana, dlatego nie za fajnie mi idzie to udzielanie odpowiedzi. Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, czy jest pan już zdecydowany na jesienny start samodzielnie? Czy rozważa pan współpracę chociażby z panem Januszem Korwin-Mikke? Jeśli nie, to jakie różnice wystąpiły między dwoma panami, które nie pozwalają panu startować? Pytanie. Chciałem zapytać bardziej o sprawy gospodarcze, czyli podatek dochodowy. Jak pan się zapatruje na stawki podatków PIT i VAT? I trzecia sprawa to prywatyzacja spółek państwowych. Czy uważa pan, że spółki powinny pozostać w rękach państwa, czy wszystkie powinny zostać sprywatyzowane? Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, ja znałem i znam wielu polityków. Ja nie znam tak przyzwoitego człowieka, polityka, ale też człowieka, jak Janusz Korwin-Mikke.
ja nie będę oceniał polityki Janusza Korwin-Mikkego, ale jako człowiek to jest wspaniały facet. To pierwsza sprawa. Druga, nie, idę sam. Sam, bez nikogo. Jak? Sam i jeszcze raz sam. Próbuję. Może to jest. Jeśli pokażę, że w tym swoim uparciu mam sukces, to wtedy dlaczego nie? Ale dzisiaj idę sam, bo ja już nie wiem, bo jak powiem, że chodźcie razem, to wiecie, no nie wiadomo, gdzie tym kretem byłem, czy w WSI, czy w ABC, czy w ABW, czy w SBA, nie wiadomo, no więc ja już nie chcę, już byliśmy razem. Jak mnie przewieźli razem z Kanią i Telewizją Republika, to nie wiedziałem, gdzie mam, wie pan, nogi, gdzie mam ręce. Nie, idę sam. Jeśli chodzi o prywatyzowanie w Polsce, a co chciałby pan prywatyzować w Polsce? Chociażby kopalnie. Proszę pana, kopalnie mogą funkcjonować i być rentownymi, bo my patrzymy na wynik, na rachunek zysków i strat kopalń polskich i oczywiście w tym bilansie one są nierentowne. No ale popatrzmy na wpływ do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego i VAT-u z importu węgla. Wrzućmy te dane, które obniżają rentowność kopalń do takiego szerokiego bilansu i wyjdzie nam, że gdyby nie polskie prawo, które pozwala na import węgla tak taniego węgla i nie to, że Polska zarabia na akcyzie i na VAT-ie od tego węgla importowanego, to kopalnie, te, które istnieją jeszcze, mogłyby normalnie funkcjonować. Ale znowu to samo, no pokazujemy, społeczeństwo jest łatwo manipulować, kopalnie są nierentowne i każdy powie, że są nierentowne, no bo są nierentowne, ale no to zabrońmy importu węgla, zobaczymy jak są. Czesi kupili rentowna, górale ze Wzgórz Golan kupili rentowna, a Polacy nierentowna. No i to tak wygląda, nie? Niemcy będą budować tutaj na Śląsku też kopalnie. 150 miliardów. Także myślę, panu odpowiedziałem, a czy razem? Nie, z nikim. Jeszcze wracając do sprawy tej kopalni. Czy nie sądzi pan, że one są nierentowne przez to, że właśnie w zarządach takich kopalni są obsadzane osoby, które kto? Nie mają pojęcia o... No, macie państwo telefony, wejdźcie sobie w KRS tej spółki węglowej, no i znowu wracamy, no wy się śmiejecie, a ja znowu wracam do dekomunizacji. Zakaz zajmowania jakichkolwiek stanowisk przez osoby, które je zajmowały przed rokiem 1989. Jeśli można było wywalić z KRS-ów osoby karane, ja we własnych spółkach nie mogę być prezesem, bo jestem karany za przestępstwa publiczno-skargowe, no to jaki problem wyrzucić komuchów, żeby nie mogli w naszym życiu dalej funkcjonować? Zobaczcie sobie w KRS-y tych wszystkich spółek związanych z wydobyciem węgla kamiennego. No przecież tam czerwono, no, czerwono. Andrzej Leper przed wyborami przemówi po śmierci. A ja mam pytanie do was teraz, bo to nie jest tak, że w jedną stronę tylko. Rok temu, żeście mi słali długie i krótkie, jak mówiłem, że zrobię przed wyborami trochę zamieszania. No i gdzie te twoje dowody? No jak to wygląda dzisiaj, co? Bardzo proszę, pani. Teraz ja, dzień dobry, nazywam się Katarzyna Potoczna. Mam dosyć duże doświadczenie jako pracownik samorządowy, ale tak jak pan, nie mogłam się patrzeć na to, co się dzieje w samorządzie, więc moje pierwsze pytanie, co pan zrobi z tym, żeby samorządy odpartyjnić, mimo tego, że jest ustawa o pracownikach samorządowych, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, mówi pan, że chce pan założyć partię polityczną. Moje pytanie jest takie, co pan myśli na temat finansowania partii politycznych z budżetu państwa, jaki jest pana pomysł na ten temat? No i to są takie dwa najważniejsze dla mnie, więc bardzo bym prosiła o odpowiedź. Teraz Stonoga powie coś mniej dobrego. Ja mam dylemat z kwestią finansowania partii politycznych, no bo
ja nie wiem, czy do Państwa to trafia, czy nie, że komuchy przez tych ostatnich 20 afer parę złotych sobie odłożyli. I wprowadzić teraz wyrazić zgodę na finansowanie ze środków własnych na partie polityczne, to taki Miller to tworzy taką partię i robi sobie taką kampanię za własne pieniądze, jakie nikt nie zrobi, bo nikt nie jest od niego w Polsce bogatszy, naprawdę. I więc zniesienie tego, zmiana przepisów w tym przedmiocie byłaby bardzo niebezpieczna dla Polski. No bo to taki Kulczyk sobie bierze jedną ekipę, Czerwona Hołota drugą, no poważnie mówię, no i a tutaj my za to płacimy, prawda? Więc chciałoby się, żeby tak, róbcie sobie partię za własne pieniądze, płaccie za tę kampanię z własnych pieniędzy, ale to jest niebezpieczne. Podobnie zresztą jak kwestia też trzeba mieć w polu widzenia te progi wyborcze. No gdyby je znieść, ja bym chciał, nie? Ale to by wcale nie było dobre dla bezpieczeństwa państwa. Tak uważam, więc myślę, odpowiedziałem pani na pytanie, zostawiłbym jednak finansowanie partii z pieniędzy publicznych mimo wszystko, ale mamy NIK nie po to, żeby do Kwiatkowskiego Kulczyk chodził, żeby mu pomógł kolesia zniszczyć, który tam mu jest konkurencją. Mamy NIK po to, żeby ten NIK działał prężnie i bardzo jaskrawo pokazywał społeczeństwu. Ja jestem przede wszystkim za tym, wie pani, żeby w polskiej przestrzeni publicznej wreszcie pojawiły się choćby co półroczne sprawozdania wszystkich instytucji nadzorczych, takich na przykład jak NIK. Nie tam raz na rok, kiedy trzeba to ładnie na tacy podać, a najlepiej jeszcze, żeby te sprawozdania były dla każdego Polaka dostępne na jakiejś stronie rządowej, internetowej. Ktoś powie, no ale to już jest. No, jest. Tak. Dzień dobry, Dominika Dominiak. Mam też pytanie do pana Zbigniewa. Co pan uważa i czy pan jest świadomy polityki depopulacji ludzi jak GMO, niezdrowa żywność, chemtrails, czyli to, co rozpylają nad nami, jak i też szczepionki? Proszę pani, kwestie szczepionek i manipulacji społeczeństwem w przedmiocie szczepionek nie tak dawno były przedmiotem poważnej dyskusji publicznej, tak? Okazało się, że te szczepionki, które tak nam proponowano, ich zakup w wielkich ilości, Niemcy w ogóle na przykład nie kupili, bo to była ściema. Proszę państwa, ja zapytałem prokuratury, to jest dalej odpowiedź na pani pytanie. Ja zapytałem prokuratury, czy upublicznienie tego wydruku, bo to, co ja mam, to nie jest żaden dokument z punktu widzenia reguł procedowania, na przykład artykułu 120, paragraf 15, dział wyjaśnień, wyrażeń ustawowych, bo nie ma podpisów pieczęci. Ja zapytałem, czy ja mogę ten wydruk opublikować, czy to będzie przestępstwo. Mówią, oni nie wiedzą, czy mogę wydrukować. Zaczęto czytać ten aneks. Gdybyśmy postawili sobie 100 autorytetów tutaj, dla nas wszystkich, i by nam ten aneks przeczytali, to gwarantuję pani, żeby ich zamknięto następnego dnia, wywieziono do wariatkowa. Dalej odpowiadam na zadane przez panią pytanie. W tym aneksie jest mowa o tych konkretnych rzeczach i kto w Polsce się z różnych departamentów, różnych ministerstw, jako dalej agent czasami służb obcych tym zajmuje, z imienia i nazwiska. Także jest on tak napisany, że nie da się pokazać społeczeństwu na przykład Adam Kowalski, znany polityk, i co on robi, lub co robił do roku tam 2005. Dlatego, że do niego są przypisani oficerowie z różnych tam... I gdyby... A jak zacznę to wymazywać, regulowany aneks, a dzisiaj właśnie samolot przywiózł 6 ciał naszych oficerów. Widzicie, zabił Stonoga, morderca. Ja się nie podejmę takiego ryzyka. Ja tego ryzyka nie boję. Ale aneks WSI w części bezpiecznej przemówi. Ja muszę wam powiedzieć, że myślę i nikt nie doradza. Tymochowi się w ogóle nie znają, bo często doradzam. Ja myślę cały czas nad takim pressingiem do prezydenta jeszcze Komorowskiego, a może później Dudy, żeby ten aneks ujawnił, bo tam się znajduje również część odpowiedzi na te zadane przez panią pytania. No GMO, no... Proszę pani, to jest kwestia tylko i wyłącznie finansowa. Nie, tam nie chodzi o ludzkie zdrowie, czy życie, czy... To jest
trucie nas wszystkich i przyzwyczajanie do tego, uzależniany nawet od niektórych substancji. Ale to dalej mówimy o pieniądzach. I to pieniądzach, które w finale lądują w Izraelu. Nie w Europie, nie na świecie, w Izraelu. Tutaj panu proszę. Obserwując całą pana działalność, przyznam się, że od niedługiego czasu zastanawiam się, czy Zbigniew Stonoga chce być Viktorem Orbanem Made in Poland, czy ma pan zamyśle albo taką odwagę i myśli o tym, że my Polacy też możemy Unii Europejskiej wystawić dupę, ale tylko do całowania? Proszę pana, ja chcę być dalej Stonogą. Ja chcę być nadal Zbigniewem Stonogą, ale ja chcę państwa zachęcić do powstawania z kolan w każdej chwili swego życia i w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziecie. Nie zachęcam do tego, żebyście przeklinali i pokazywali to, bo ja musiałem sobie wyłączyć na chwilę kulturą osobistą po to, by się przebić. No i przebiłem się. Pytam chłopaka z Ipsosu, bo to oni mi dawali te wyniki, które publikowałem jeszcze przed ogłoszeniem wyników w wyborach prezydenckich. Przecież od 16 już publikowałem, jakie są wyniki. I pytam go, ile bym musiał zapłacić u was, żeby dotrzeć tak, waszym zdaniem, żeby dotrzeć do takiej ilości ludzi. Mówi, że w tak krótkim okresie czasu byłoby to około 15 milionów złotych. Zrobienie jakiejś sensownej kampanii, żeby z tym w przekazie Stonogi w jakimś cywilizowanym wydaniu dotrzeć do ludzi. To jest taki pierwszy odważny, można powiedzieć, w Europie, ale nie potrafię panu na to pytanie teraz odpowiedzieć. To jest pierwszy odważny w Europie, ale wie pan, ta odwaga nie może kosztować państwa, a u nich trochę będzie kosztowało, bo to się wyłamuje z układu. Jak ja się wyłamałem, to widzi pan, wyłamałem się pokazując ludziom te akta i nie tylko, no to są zarzuty, to są szykany, to są podsłuchy. Co myślicie, że mnie nie straszą, że żona nie dostaje dziwnych telefonów i tak dalej, no. Także nie wiem, czy ten rząd, tego rządu na pewno nie stać na to, żeby się wyłamać, ale ja im pomogę się trochę wyłamać. No bo no to zresztą to już niebawem zrozumiecie i zobaczycie, tak? Donald Tusk był szantażowany nagrywaniem własnych ministrów, na przykład, nie? No, nie chcę teraz rozwijać tego wątku, ale jutro wieczorem będzie wszystko napisane, no? Tak. Bo ta afera, ona ma bardzo istotne, nie będę tutaj, ponieważ to było nośne, nie będę do tego wciąż wracał, ale ona ma bardzo istotny walor poznawczy. Bo to jest tak, że Falenta, zwykły facet, znaczy nie wiem, teraz już wiem, że jest agentem, 10 lat współpracował, ale zwykły biznesmen podejrzewa swoją prawą rękę o oszustwa na swoją szkodę, o to, że jest nie w porządku. I montuje mu w autach należących, w samochodach należących do Falenty, do firmy Falenty, kamery i mikrofony. I patrzy, co się dzieje. No i te kamery i te mikrofony z tych aut zaprowadzają Falentę do jak ta pierwsza jest to, co się nazywała? Amber Room. Do Amber Roomu. A następnie do Sowy. No i zwyczajnie, tak macie, wszyscy mamy jakichś tam znajomych, przyjaciół, kolegów i zwyczajnie Falenta pyta, gdzieś tam pod Lublinem, w Rykach, czyj to syn pracuje tam w Warszawie w tej knajpie. To mówią Franka czy Ziśka. Dochodzi, przejmuje się tych chłopaków, ci chłopacy wiedzą, że nagrywają mu dla celów biznesowych jego konfidenta w firmie, jego człowieka, którego okrada. Dlatego idą na tę współpracę. No i jak Valenta dostaje te nagrania z Sowy i z tego Amber Roomu, to przez przypadek zostają nagrani pierwsi politycy. Tylko że ten przypadek nagrywania pierwszych polityków jest przypadkiem, kiedy Kulczyk chodzi po politykach
i chce zniszczyć swoją prawą rękę, która go wyprzedziła, bo jego prawa ręka zaczął szybciej niż on budować farmy wiatraczane na Ukrainie. I Kulczyk przychodzi na przykład do Kwiatkowskiego i mówi: słuchaj Krzysiek, ten mój odszedł, on mi szkodzi, możesz mi pomóc? Aha, Kwiatkowski, szewniku, mój ty, no my tu w NIK-u nie mamy takich narzędzi, ale idź do chłopaków z ABW, oni go tamtego. I facet ma zarzuty, facet siedzi. Teraz pytanie, na ile te zarzuty są prawdziwe, tak? Więc to jest sprawa poznawcza, ta afera. I zaczynają nagrywać, Falenta chce podrobić sobie, zbudować te składy, polskie składy węgla. Nie? No i mówi Tuskowi, a to tak jak Nikodem Dyzma właśnie, idzie do premiera, mówi: ty, będą składy, nie? Chyba. I Tusk podpisuje w marcu składy. Bierze te nagrania, woła swoich. Tusk wie od końca 13 roku o tym, że jego ministrowie są nagrywani. Bierze tych ministrów, ja jadę w Europę, a tu mordy w kubeł, to są nagranka. I cała złość w tej sprawie wynika z tego, że ktoś to jednak upublicznił. Że to wyszło, że Latkowski to upublicznił. I przestały te jego, jak gdyby, asy w rękawach Tuska mieć wpływ na to, co robi rząd. Przecież oni, wszystko byłoby w porządku w tej sprawie, nawet medialnie, gdyby tych ministrów odwołano, zdymisjonowano wtedy, jak to wyszło, a nie teraz, nie? Także my żyjemy w bardzo słabym państwie, w państwie, które nie istnieje naprawdę. I już nie będę was zanudzał, bo widzę, że zaczynacie państwo ziewać tutaj. Proszę bardzo, ostatnie pytanie jest. Dzień dobry, panie Zbyszku. Na pewno nie z tym centrum. Na pewno nie z tym centrum. Jest jeszcze możliwość odpowiedzi, panie Zbyszku? Proszę. Krawczyk Mirosław z tej strony. Panie Zbyszku, ja mam do pana takie pytanie, bo siedzi tu bardzo dużo młodych ludzi, którzy głosowało pewnie na KNP. Co pan myśli o takiej osobie jak pan Oziębło i o sytuacji, jaka zaistniała w KNP, kiedy zginęły pieniądze z konta i komputery. Dziękuję. Bardzo trudno jest kogoś publicznie oceniać, ale uważam, że to, co zrobiono wewnątrz KNP i doprowadzenie do tego, że wyrzucono Janusza i on poszedł, budował coś z Przemkiem Wiplerem, od początku kosztowało wszystko. Gdyby KNP nie rozbito, gdyby nie było tej sytuacji, to uważam, że KNP w najbliższych wyborach miałoby 12-14%. A tak mamy, co mamy. Znowu, cały dzień dzisiaj tutaj to się pojawia. Nie? My nie jesteśmy w stanie się zjednoczyć, bo jest bardzo dużo osób zainteresowanych i żywo zainteresowanych tym, by ludzie zainteresowani naprawdę polepszeniem Polski, może Stonoga jest dobry w kilku dziedzinach tylko, ale ci, którzy są natychmiast ośmieszani po to tylko, żeby nic nie zbudować. Ale powiem państwu... Panie Zbyszku, ale pan mi nie odpowiedział na pytanie. Zadał mi pan pytanie, co myślę o tym? Nie odpowiem na to pytanie, bo nie będę publicznie oceniał człowieka, o którym bardzo mało wiem. A o pieniądzach, które zginęły? Nie mogę oceniać człowieka, bo zbyt mało. Proszę, żeby mnie nie oceniano. I co mam tu powiedzieć, że ten człowiek jest dobry albo jest zły, że jest złodziejem albo jest super? Nie, nie znam. Nie znam tej sytuacji, nie mogę ocenić, bo nie znam, nie mam dowodów żadnych, żeby wydać swój osąd na temat tego pana i tych faktów, do których doszło. Ja wiem tylko o rzeczach związanych z tym, że Janusz Korwin-Mikke został wyrzucony z tej partii, dlatego założył nową. A dobrze pan wie też, że pan Janusz wyrzucił pana Oziębło i później go przyjął z powrotem. Po prostu nie potrafię odpowiedzieć panu na to pytanie, bo nie znam stanu faktycznego w tej sprawie. Nie odpowiedział mi pan. No, bo nie mam wiedzy. Nie odpowiedziałem, bo nie mam wiedzy. Dobrze, pan wie. To jest ten, który był u mnie, co chciał ze mną budować partię? To jest w ogóle, to jest ten Oziębło? Oziębło, ten, który... Gruby taki. Tak, wie pan, kto to jest. Bo jak ja byłem na
konwencji KMP, to pan był, pan Oziębło był, kiedy wybierana była Rada Główna. Nie, ja nie wiem, czy Oziębło, ale ktoś przyszedł do mnie, że on, czy ja bym sfinansował powstanie nowej partii politycznej i, albo rozbuchał KMP. I ja pojechałem do Janusza Korwin-Mikkego i do Przemka. Mówię, był facet, bo wtedy pamiętam, jak się nazywał. Sekretarzem był kandydat. Tak, i mówię, i chciał, i nie wiem, co on robi, ale chyba chce wam rozwalić tą partię. No to Przemek nagrodę następnego dnia zdjęcie z Grodzką opublikował. No, a z tą Grodzką to też no, to Ikonowicz, ten facet, no to komunista jest. Ale jak byłem w więzieniu, to odpisywał mi na listy i też się zwracał do różnych instytucji w mojej sprawie. Więc jak go zamknęli, to poszedłem po prostu pod to więzienie razem z innymi ludźmi poprotestować i monstrum przyszło, nie? No to co zrobię, że monstrum przyszło i stało ode mnie 2 metry, 3 metry dalej. To, gdyby było wideo, to by było jeszcze gorzej, bo tam stali inni politycy monstrum się tam, witaj Aniu, całowali, a on przyzbliżał się do mnie, to okulary sobie na ziemię rzuciłem, żeby ręki nawet nie podać. I takie zdjęcie gdzieś tam zrobiono, no to tak to wygląda. No, ja po prostu nie mam wiedzy, żeby panu na to konkretnie wiem o tym, że zginęły komputery, że kasy nie ma. Mogę zadzwonić do Jasia i zapytać go. Proszę zadzwonić. Bo podejrzewam, że pan wie o tym. Widzi pan, ja ludzi nie oceniam, a pan mnie zarzuca, skąd pan podejrzewa, że ja o tym wiem? No, niech pan mi proszę powie, dlaczego, co panem kieruje, ja pana nie atakuję. Skąd pan wie, że ja wiem? Bo ja nie wiem. Pan Mikke. Proszę podać dowody. Pan ma informację. Na konferencyjnym jesteśmy, nie? No na głośno, dobrze, nie na cicho. Abonent jest czasowo niedostępny. Może bardziej bym mnie teraz prosił, jak... Tam. To do pana Marusika zadzwonić na ten temat. On więcej wie. Memory fine. Nie, pan mi powiedział, że ja wiem, a nie powiem. Nie, ja nie mówię, że... To jest głośna sprawa. To w każdym klubie na... W każdym powiecie to wiedzą. Myślę, że się nie... Myślę, że się nie pogniewa na mnie ten... Młody Mikke. Jacek? Na pewno. Wiem, co powie na to. Bo pan w ogóle wie lepiej co tego, co tam ludzie tego. Że to jest sprawa nowego prezesu. Aha. A on jest gdzie teraz, ten facet? W Korwinie? W tej partii Korwin? Ten? No? Tak. Już pytam. Przepraszamy. Młody Mikke też nie odbiera. Jak szkoda wielka, bo to taka, wie pan. Panie Zbyszku, a ma pan brata? Ja czy mam brata? Tak. Dwóch braci i dwie siostry. Ten, który handlował częściami elektronicznymi. Tak, w Opolu. Tak. Poproszę tak. To pozdrawić. Dobrze. Także naprawdę nie potrafię panu na to pytanie odpowiedzieć. Ale szkoda, że nie ma pana Janusza pod telefonem, bo byśmy pogadali z nim chwilę tu, nie? No. A może pan Marusik odbierze? Nie, no nie będziemy robić tego, ale spróbuję jeszcze raz do pana Korwina się dodzwonić. Nie, no. Przepraszam, zadany numer jest zajęty. A on nie zna tego numeru, to nie odbierze. Pan Bronek odbierze na pewno. Do Bronisława mam komórkę. Tak, zadzwoń. Nie, po piosenkach powiedział, że pewnie nie, tak mu śpiewałem. Ja muszę napisać, że to ja, przepraszam. Przepraszam za tą szopkę, ale spróbujmy, no widzi pan, można takie rzeczy wyjaśnić publicznie. Odbierz pilnie. Jest sygnał? Jak głośno? Nie? No szkoda, wielka szkoda, bo byłoby, wie pan, szybciutkie wyjaśnienie tematu. A jeszcze jedno pytanie mam, panie. Tak? Jeżeli pan na przykład zostanie premierem w Polsce... Tak. Jest pan Mikke. Halo? Dzień dobry, pan Kamil? Zbyszek Stanoga. Witam. Pan...
Kamil, bo byśmy nie mogli pana namierzyć. Panie Januszu, ja pana przepraszam, jesteśmy na głośnym telefonie. Słucha tam parę osób, tu ze mną jest na takiej konferencji. 450 jakieś. I jeden z działaczy zadał mi pytanie, zarzucałem, że nie chcę na nie odpowiedzieć, że ja wiem w kwestii zniknięcia jakichś komputerów z Kongresu Nowej Prawicy i pieniędzy. I mówi mi, że ja to wiem, ale nie chcę powiedzieć. Więc chciałem pana zapytać publicznie, czy ja coś o tym wiem, czy pan mi coś mówił, czy ja mogę o tym wiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia, dlatego ja go oczywiście nie potrafię tak wiedzieć. Nie wiem, o co chodzi. A kto może odpowiedzieć na to? Także panie Januszu, nie, bo zadano mi pytanie, którego powinno zostać zadane, nie wiem, komuś z Kongresu Nowej Prawicy. Nie mam zielonego pojęcia, tam było kilka osób, które wyszły z Kongresu Nowej Prawicy, a do nas nie wstąpiły i podejrzenie trochę wokół nich. A to jakieś drobiazgi są tam, nie wiem jak się tam. Bo to chodzi... To są drobiazgi, tak? Okej, okay, panie Januszu, serdecznie pana tutaj pozdrówmy pana Janusza, bo to mu się należy. Okej, okay, pozdrawiamy panią, że kłaniam się nisko. Kłaniam się nisko, do widzenia. Państwa, może też nawet tam są, także zginęły, to są drobiazgi. Ale ja o tym nie wiem. Ja wiem. A, wie pan. Szanowni państwo, w tym momencie musimy zakończyć nasze spotkanie. Tutaj ktoś chciałby jakąś sprawę z panem Zbyszkiem, z jakiej zrobili sobie zdjęcia. Bardzo szybciutko, naprawdę prosimy, bo... Odradzam zdjęć, bo wyrzucą was z uczelni i z pracy chcę ze stonogą zrobić zdjęcia. Oczywiście na stoliku są karteczki takie, jeżeli chcielibyście wspomóc nas waszym poparciem. Panie, panie Zbyszku, zobaczymy się tutaj w telefonie. Idziemy na zewnątrz. Na zewnątrz idziemy po zdjęcia? Tak. Idziemy na zewnątrz, że zagorą. Wie panie Zbyszku, bo ja do pana dzwoniłem. Wtedy jeszcze nie było. Proszę się nie martwić, na zewnątrz, na zewnątrz. Panie Kamilu, czy to przeklinają? To są chyba ci szczerzy.